Budowa tego co za chwilę zobaczycie zajęła mi 25 dni, ponad 25 dni i chodzi oczywiście o Minecraftowe dni, bo mamy teraz dzień 61, nie wiem, lubię po prostu sobie zobaczyć jak ten czas tutaj ucieka w tym Minecrafcie, ale tak jak mówiłem, zająłem się przez weekend budową domu i różnymi innymi duperelami, które nie były moim zdaniem ciekawe na ten odcinek i dzisiaj chcę wam wszystko pokazać, plus sprawdzimy sobie nowy mob spawner, w tym sensie troszkę popracowałem nad tamtym mob spawnerem, jeszcze nie miałem okazji go przetestować, więc sprawdzimy to dzisiaj, i może zenczantujemy jakiś jeden przedmiot. Także co, zostawcie łapy w górę i przygotujcie komentarze, żeby ocenić mój dom. Spędziłem nad nim naprawdę dużo godzin i nie spodziewałem się, że po prostu aż tyle mi na tym zejdzie, i aż tak będę po prostu chciał, żeby wszystko było dopracowane. Uwaga, uwaga, uwaga. Hada! Po prostu to jest taka dobudówka, tak jakby. Zaraz Was oprowadzę. To są świnki. Mam trochę świn, tutaj mam krowy. W ogóle powiem Wam tak. W poprzednim odcinku mówiłem, że tam są gdzieś krowy, i tam są gdzieś świnie. A okazało się, że poszedłem mniej więcej tam gdzie jest to drzewo, i okazało się, że tam są zarówno świnie i krowy więc sobie je sprowadziłem do siebie. Dzisiaj troszeczkę będzie mniej tych krów, ale czas oprowadzić was po moim pięknym domu. Jestem z niego naprawdę dumny. Może nie jest, to wiecie, jakiś szczyt od Cześć Piesku, który nadal nie masz imienia. Trzeba będzie ciebie nazwać jakimś tym tagiem, ale y, zmiany zawsze tutaj, jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Czyli mamy tutaj jakąś skrzyneczkę, tutaj który nie jest jeszcze dokończony, ale zajmę się tym w dzisiejszym właśnie filmie. Brakuje paru, chyba dwóch albo trzech biblioteczek, czekajcie. Mały teścik. Mamy 26 poziom, więc chyba jednej albo dwóch biblioteczek. Tutaj mamy, jak widzicie, jakieś obrazy, mamy głowę dzika, którą udało mi się gdzieś tam znaleźć. Mamy piękny artefakt. Nie, nie, nie wiem, podoba mi się to po prostu. Jak sobie ten artefakt tutaj leży, jeżeli będę go potrzebował, to oczywiście go wezmę. Mamy także taką piwnicę, która teraz jest kowalem. Nie, czekajcie. Brakuje mi tego słowa. No, że tutaj mam takie miejsce, gdzie mogę sobie naprawić jakieś przedmioty, nie wiem, poprzerabiać jakieś rzeczy. Taka pracownia, o, możemy to nazwać pracownią. Plus mam właśnie tę wystawę itemów i wiem, ona mi się też nie podoba. To jest tymczasowe. Będę musiał pomyśleć nad czymś takim o wiele lepszym, o wiele ładniejszym, bo po pierwsze, to kompletnie tutaj nie pasuje, a po drugie, chciałem. Mimo wszystko coś tutaj zrobić, coś tutaj zagospodarować, to, to mi się podoba, bo mam pod tym lawę i pod tym też są ogniska, tylko że myślałem, że dym będzie przechodził przez te bloki, niestety tak nie jest, ale efekt wydaje mi się, że jest naprawdę ładny. Zastosowałem tutaj, jak widzicie, Stone briki. Plus jeszcze mamy te inne briki właśnie z tego dungeona. Chyba przy, sprzed dwóch odcinków. Chodzimy na piętro wyżej i tam mam magazyn. Nie wiem, podoba mi się po prostu ten magazyn. Mam troszkę skrzynek, to są właśnie, ym, to są z moda, właśnie listę modów macie na moim Discordzie, gdybyście chcieli sobie pograć. Macie tam wyszczególniony kanał, musicie zaakceptować regulamin, wiadomo, i tam będziecie mieli po prostu y, do pobrania każdego moda osobno. I sobie sami musicie zrobić paczkę, ponieważ nie mogę jej udostępnić, bo są prawa autorskie. O, dobra, M mam to już za sobą, także to jest y, właśnie, y, te skrzynie są z pewnego moda. I jak widzicie, wszystko już jest poukładane. Patrzcie, trzeba będzie jeszcze. Jakoś może podpisać te skrzynki albo coś takiego zrobić, żeby to o wiele ładniej wyglądało, i żebym wiedział, gdzie co jest. Tutaj wiecie, mam moją parasownię, znaczy mam tutaj stół, mogę sobie obserwować, co się dzieje na spawnerach, tak? posuwam spawnery z weksami. Tutaj mam też jakiś stoliczek, biurko, do którego muszę dorobić jakieś krzesło. Wydaje mi się, że naprawdę dość ładnie to wyszło i spójnie. To jest najważniejsze, chciałem, żeby to było jak najbardziej spójne. I nawet jeżeli pójdziemy sobie yy, tutaj na zewnątrz, to powinno. To sprawiać wrażenie, tak jakby to było tutaj od samego początku. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć, ale mówię, poczekam na Wasze komentarze, jak, jak Wam się to um, po prostu podoba. I najwięcej czasu spędziłem na takich duperelach, bo ja nigdy takich rzeczy nie budowałem i musiałem tak. Podchodzić, okej, okay, tutaj jest coś takiego i cyk, przerabiać to w tą stronę, naprawdę dużo, dużo czasu e, nad tym, chciałem powiedzieć zmarnowałem, ale czy to jest czas zmarnowany, jeżeli jestem z tego dumny? Wydaje mi się, że nie, e, także pamiętajcie także, że na G2 możecie taniej kupić sobie gierki, link e, standardowo jest w opisie i tutaj mam taką małą studnię, którą będę musiał zalać wodą, właśnie, czy to w ogóle działa? Nie, no nie działa. No, nie chciałem to sprawdzić. E, tutaj mam miejsce na smoka, tylko mm, mój smok bardzo nie lubi tego miejsca. Ponieważ jeżeli jest tutaj w tym miejscu, to dostaje obrażenia od tych jagód. Więc albo będę musiał przenieść te jagody na tą stronę, albo użyjemy tej klatki do czegoś innego. Tylko że za bardzo nie mam pojęcia do czego. Możecie dawać swoje propozycje e, w komentarzach. I czekajcie, jaka jest pogoda. No jeszcze trochę zostało. Może pójdziemy teraz do mojego e, spawnera, żeby wam pokazać, jak to działa. I muszę przygotować itemy do Enchantu, chociaż nie. I tak mam chwilę. Właśnie, bo ten odcinek tutaj nie będzie żadnej wyprawy, e, niczego takiego. Hydrom zajmiemy się kiedy indziej, i znaczy kiedy indziej, pewnie w kolejnym odcinku. Ale w kolejnym odcinku też będę chciał iść w tamtą stronę, ponieważ pamiętacie. Mówiłem, że chcę pokonać smoka. Okazuje się, że gniazdo smoka było dosłownie obok jednej z wiosek, które miałem. I e, za którym się razem po prostu, jak odzyskiwałem te przedmioty z Hydry. No, smok, y, smok spalił chyba jedną albo dwie wioski. Cześć. <grytanie> Cze cześć, Sharon i cześć, Leif. Nie wiem, dlaczego chowacie się ze świnami. No, więc będę chciał tego smoka pokonać. E, nie, jakby on mnie nie zauważył, ja tylko widziałem, że gdzieś tam jest, że są spopielone, e, spopielone bloki, więc mówię, będę na pewno... Chciał e, no, pokonać tego smoka, może w kolejnym odcinku, ale w tym chciałem pokazać Wam, nad czym spędziłem ostatnie, no, ostatnie godziny, właśnie gry w Minecrafta. 21 poziom, 26 skóry. Idealnie, możemy od razu szybko zrobić biblioteczkę i dołożyć, i będzie efekt ductowy. Czegoś mi tutaj brakuje. Tu i tutaj, jeżeli macie jakieś takie dekoracyjne triki, to możecie napisać. Nie wydaje mi się, żeby to było skończone, bo tutaj też mit, na przykład tutaj czegoś brakuje. Taki pusty, nie? Pusty ten sufit troszkę. Ale mówię, jeżeli ktoś się zna, chciałby pomóc, to śmiało, śmiało dawajcie znać. I sekunda, bo ja chyba nie mam... O... Nie, mam, dobra, mam jeszcze trochę tego drzewa, bo muszą być biblioteczki kolorystycznie pasujące do mojego całego domu. Chwila, tu mam... Ej, o dobra, mam crafting table, chciałem mieć crafting table na każdym, e, na każdym piętrze i chyba mam na każdym piętrze z tego co pamiętam. Chwila, co ja, co ja właśnie zrobiłem? Najpierw trzeba książki zrobić, czyli robimy tak, robimy tak, książki są, dobra, e, można to troszkę przyspieszyć. Jed serio jedna biblioteczka? A, okej. Okay. To było dziwne. Jeżeli będę miał nadwyżkę biblioteczek, to oczywiście e, wykorzystam ją, żeby troszkę na przykład to górne piętro jeszcze zagospodarować, ale na razie... O, tak może to... A nawet wiecie co, niech tak to wygląda. Znaczy ładniej wydaje mi się, że to e, się prezentuje. Unbreaking 3. Dzisiaj będzie właśnie pierwszy enchant i nawet tą biblioteczkę możemy od razu wykorzystać e, na przykład, na przykład tutaj. Nie, nie podoba mi się to miejsce, trzeba będzie pomyśleć nad jakimś lepszym miejscem na biblioteczki, ale mm, chcę sobie właśnie dzisiaj coś zanchantować, tylko muszę dobić poziom i to jest ten problem, który napotkałem, dlatego idziemy teraz do mojego pięknego Mob Grindera. I będzie test. Nie śmiejcie się, robiłem to dosłownie wczoraj jeszcze dzisiaj kończyłem, więc nie było nawet czasu, żeby to jakoś tam ładnie przetestować, ale miejmy nadzieję, że moby się będą spełniły i będę mógł sobie po prostu wbijać łatwo poziom. Chodzimy sobie na górę, no i co, biegamy? Wow, ale lag! Jakiś potężny lag. Mam nadzieję, że tutaj żadnego smoka nie ma. W ogóle Battle Tower. Będę musiał tam znowu iść. I przejść tego battle tower w normalny sposób. No, ale sobie biegamy przez chwilę. W sumie nie mam pojęcia, ile mam tutaj tak naprawdę biegać. Schodzimy sobie teraz na dół. Sprawdzamy, jak wygląda sprawa z mobami. Okej, okay, cześć Wiedźmo. Cze cześć wieć o co tam u Ciebie? I czy po te potwory? Uwaga, uwaga, uwaga. O, jest problem. Jest mega problem, bo ja nawet... Zobaczcie, mam, mam pochodnie. Oczywiście, że jestem przygotowany, jeśli chodzi o pochodnie. E, czekajcie, wezmę sobie je po prostu do rączki, żeby mi się tutaj nic nie zrespiło. Aha! No, czyli coś źle zrobiłem z wodą, bo one powinny spadać tutaj na sam dół. Przecież nie. Ej! One spadają? Ale nie wszystkie spadają? Co jest? Nie wiem. Coś tam się popsuło. E, halo, wiedźmy! Wiedźmy, co wy robicie? Co, 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 wy tutaj odwalacie? A, bo ona chciała rzucić we mnie chyba potkę i nie rzuciła we mnie tej potki, tylko yy, rzuciła w swoich przeciwników. A, i mo mogę też coś takiego robić, oczywiście. Ale dobrze byłoby, gdyby te potwory jednak spadały tam na dół, tak jak ja chcę. No dobra, czyli wiem, co jeszcze trzeba poprawić. Teraz czeka mnie najdudniejsza, moim zdaniem, rzecz, czyli w wbicie 30 poziomu. Mogłem w sumie to zrobić jakoś między odcinkami, ale bałem się, że stracę ten poziom, który udało mi się już tutaj zrobić. A jak widzicie, potwory się cały czas respią, spadają. Wiem, że można to zrobić 10 razy lepiej, żeby wszystkie potwory, które się respiły, od razu spadały, ale i tak jest duża szansa po prostu, że one spadną. O, jak widzicie na załączonym obrazku, może Jesteśmy na dół i zobaczmy, czy coś tam się teraz przeniosło. Czy nadal. O, nadal większość. O! Spokojnie! Spokojnie, wiedźmy, uspokójcie się. Nie wiem, co wy robicie. Znaczy, wiem, co wy robicie. Próbujecie mnie zabić. Ale naprawdę żaden potwór nie będzie spadał prócz zombiaka tutaj niżej. Uwaga, nie, no są. Ale nie, to są chyba rzeczywiście zombie villagery, tylko. Bo Expa oczywiście z nich dostaje. I to nawet spokojności. Ale no, jednak Wiedźmy i w indikatorze chyba, tak się nazywa ten potwór, no to oni stanowią trzon tych moich mob spawnerów, więc co teraz powinienem zrobić? Uwaga, lada moment powinienem mieć pierwszy w historii 30 poziom, e, który zużyję do zenchantowania, nie wiem jakiego jeszcze przedmiotu, zobaczymy jakie będą enchanty, e, jakie uda mi się wylosować i mamy to. Powiem wam, że prawie jest tak. Zaraz będzie kolejny dzień, także całą noc i cały dzień spędziłem na tym, żeby po prostu dobić ten poziom. No, będę musiał na pewno poprawić właśnie coś z tymi wiedźmami, bo to jest tragedia, że ja muszę jakoś kombinować i bagować, jak naprawdę te wiedźmy, tak, żeby one mnie nie atakowały. Bo gdyby nie te totemy, które udało mi się uzbierać właśnie poprzednim razem, no to już dawno, dawno bym był martwy, bo chyba z, nie wiem, złożyłem z 5 albo 6 totemów. Ale dobra, jestem w końcu, w domu i idziemy sobie teraz po przedmioty, znaczy po lapis. I ciekawe jaki enchant mi wyjdzie, nie? Bo to mnie bardzo ciekawi, chciałbym jakąś fortunkę. Fortunka na kilofie i będę naprawdę zadowolony, ale wiadomo, sprawdzimy wszystkie itemy, które mamy tutaj, żeby to było najlepsze. No i mnie czeka jeszcze pomiędzy odcinkami enchantowanie wszystkiego, chociaż nie wiem czy uda mi się. Unbreaking 3, średnio, efektywność 4, kilof. Ok, kill off na pewno, unbreaking, nie. I łopata, efektywność czery. Kilo? Nie, kill, off. kill off to jest podstawa, uwaga. Aha, to jest po prostu efektywność czery. Jak widzicie, to jest mój pierwszy przedmiot, który sobie zenchantowałem, mam jeszcze gdzieś tutaj chwila. Gdzieś książki, tu mam książki. Villager Revenge, czyli to pewnie zadaje większe obrażenia Villagerom. Enchanted Book nie mam pojęcia nadal o co chodzi? curse of Death prosty Quick draw, Nie, nie, nie. Czyli na razie mam fortunka 3. Fortunka 3, tak? Ancient... Jak to się używa? Ancient Tome. Aha, Enchanted Lake of the Sea. Ale bym chciał zobaczyć samą Enchantment Cost 35. No bo to są te książki, ale z tego co pamiętam one, te książki nie działają niestety tak po prostu jak zwykłe. Widzicie? Także coś będę musiał pokombinować. Nie, to też nie, nie, nie da rady tego zrobić. Będę musiał poczytać o tych starożytnych tomach. I jeżeli się uda, no to będę miał naprawdę zarąbisty kilo z Fortunką 3 i będę mógł sobie w końcu zmienić tą zwykłą żelazną zbroję na piękną diamentową zbroję ale e, tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek taki bardziej informacyjny. W sumie, bo nic nie zrobiłem, tylko pokazałem e, co zrobiłem pomiędzy odcinkami. E, że wam się spodobał, jeżeli tak, wiadomo, ocencie film. I co, widzimy się już e, pojutrze o godzinie 18, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeżeli wszystko mam dobrze e, zaplanowane i zrobione. Także co, do zobaczenia! Cześć papa. Hej!